Cześć, witam panowie. Dzisiaj wam pokażę, jak robić w domu roladę bezową z białek i cukru. Przygotowałem już białka z 6 jajek, to mam 200 g białek. I cukru przygotowałem 400 g. Do rolady stosujemy zawsze 2 do 1. Jak jest kilogram, 1 liter białek, dodajemy do tego 2 kg cukru. Wlewam do miksera białkę. Najpierw powoli będę mieszał, żeby się zaczęła robić piana. Później będę stopniowo dosypywał cukier. No ale to nie będziemy nagrywać, bo to będzie dosyć głośno i będziemy zagłuszać. Także to będziemy mieszać około 15-20 minut. Chwilę musimy poczekać, żeby się zaczęła piana robić. No i teraz możemy zacząć powoli przesuwać cukier. Stopniowo. Po trochę. Żeby się cukier dobrze rozpuścił i uchył. Są bardzo sztywne. Teraz najgorzej to będzie wyciągnąć z trzepaka tą białka. Są bardzo sztywne, a uderzać w to w miskę, to bardzo szybko stracimy to misidło. To szkoda psuć. Troszkę cierpliwości i wyjdzie wszystko. No, wyjdzie prawie wszystko. No niestety tyle musimy poświęcić. Ja tu przygotowałem sobie papierusz, na który wyłożymy ubite białka. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie zdjęciami, dokąd mam rozsmarować, bo to pójdzie w blaszkę. Zaczynamy układać na roladę. O! Gram białka, 400 gram cukru. Zobaczcie, ile tego się zrobiło. Teraz zaczynamy zabawę.
papier. Jest w miarę równa. I teraz sobie to zjadę na blaszkę, którą wcześniej przygotowałem. O, i tak się będzie nam piekło. Jeszcze co nieco poprawię tutaj, żeby wypełnić rogi. Piekarnik dostawiamy na 120 stopni. Około 1,5 godziny, bo to się musi dobrze wysuszyć. Jeżeli macie termoobieg w domu, to 100-105 stopni i godzina 30 powinno wystarczyć. Dziękuję, do później. Roladę już mamy gotową, teraz podchodzimy do ubijania śmietany. Na taką roladę będziemy potrzebowali ponad 0,5 litra śmietany. Użyjcie śmietany 30, to jest nasza śmietana do ubijania, albo tutaj, co jest w Anglii, to jest double cream się nazywa. Z innej nie wyjdzie, nie da rady. Nie ma takiej opcji. I musimy uważać, żeby czasem śmietany nie przebić, bo wyjdzie nam masło. Sprawdzimy, czy mamy śmietanę gotową, czy nie. Nie. Teraz pierwsze, co musimy zrobić, to przerzucić na papier, który wcześniej przygotowałem. I ściągamy papier. Żeby roladę zrobić, zwinąć ją, musimy niestety ją przygnieść, bo inaczej jej nie zrolujemy. Myszka. W pierwszym rzędzie zostawiamy trochę bitej śmietany na dekorację, a resztę rzucimy na roladę. Tyle to powinno starczyć do jednej. Ok. Resztę rzucamy na roladę. Już mi ślinka cieknie. Za chwileczkę wypełnimy roladę owocami. Do środka rzucamy maliny i jagody. I podchodzimy do zwijania.
bierzemy sobie deskę. Mamy na desce. O. Ściągamy papier. Delicja. Jeszcze nam, mam nadzieję, zostało troszkę śmietanki, albo zużyję z worka później. Najpierw przezdabiamy. Teraz wypełnimy końcówki. Do tego bierzemy truskaweczki, nacinamy je w ten sposób i kładziemy, przyozdabiamy. Pięknie wygląda, nieprawdaż? Jeszcze ostatnia. Na koniec posypujemy z góry cukrem pudrem. I uwieńczenie naszej dzisiejszej pracy.